23 czerwca w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum w sprawie wyjścia UK z Unii Europejskiej, czyli tak Brexit. Od czego się zaczęło? David Cameron jeszcze przed wygranymi przez jego partię wyborami parlamentarnymi w 2015 roku obiecał, że jeśli partia konserwatywna utrzyma się przy władzy, zostanie rozpisane referendum, w którym Brytyjczycy zdecydują, czy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Tym sposobem pan Cameron zwrócił na siebie uwagę eurosceptyków i m.in. dzięki temu wygrał wybory. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że wynik referendum będzie wyglądał tak. 51,9% obywateli głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej. Wielka Brytania opuszcza więc Unię Europejską. No, jeszcze nie wiadomo. To dopiero pierwszy krok. Przypominam, że referendum to tylko głos narodu. Rząd może go posłuchać lub nie. Nawet jeśli rząd będzie chciał wyjść z Unii Europejskiej, to po pierwsze. Z traktatów regulujących funkcjonowanie Unii wynika, że Brexit może potrwać nawet dwa lata. W tym czasie trzeba ustalić nowe warunki współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Zatwierdzenie części warunków będzie wymagało zgody wszystkich 27 państw wspólnoty. Podobnie jak zgoda na przedłużenie negocjacji. Przez tego typu zabiegi, według różnych opinii, wyjście UK z Unii Europejskiej może potrwać nawet 7 lat. Po drugie, nie wiadomo, a w sumie po ostatnich doniesieniach już wiadomo, że UK nie wyjdzie z Unii jako Wielka Brytania. Szefowa szkockiego rządu, Nicola Sturgeon, poinformowała, że po referendum, które przesądziło o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bardzo prawdopodobne jest nowe referendum w sprawie odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. Irlandia Północna głosowała w większości za pozostaniem w Unii Europejskiej. Martin McGuinness zaapelował o referendum w sprawie zjednoczenia obu Irlandii. Po decyzji w sprawie Brexitu rząd w Londynie powinien rozpisać referendum, w którym mieszkańcy Irlandii Północnej zdecydują, czy Ulster ma wystąpić ze Zjednoczonego Królestwa i połączyć się z Republiką Irlandii. I po trzecie, powstała petycja, w której Brytyjczycy domagają się powtórzenia referendum. W tej chwili podpisało się pod nią prawie 4 miliony obywateli, więc bardzo prawdopodobne jest to, że dojdzie do kolejnego referendum. Jeśli rząd takiego referendum nie zorganizuje, to wydaje mi się, że ludzie wyjdą na ulicę i będą wręcz żądać powtórzenia referendum. Jeśli referendum zostanie zorganizowane, to ręczę wam, że UK pozostanie w Unii Europejskiej. Dlaczego Brytyjczycy w większości zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej? Pierwszym powodem z pewnością byli imigranci oraz kontrowersyjny program ich relokacji. Głównie chodzi mi o nowych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu którzy przybywają w setkach tysięcy do Europy, by żyć w Niemczech czy w Anglii na socjalu, nic nie robiąc. Umowa między Unią Europejską a Turcją o zniesieniu wiz oraz wsparciu finansowym w wysokości 6 miliardów euro dla Turków tylko pogorszyła sytuację. Kto to zapłaci? Kto przyjmie tych imigrantów? Brytyjczycy wiedzieli, że między innymi oni będą musieli w tym uczestniczyć. Dodatkową kwestią, jeśli chodzi o imigrantów, był jasny sygnał dla krajów Unii od m.in. pana Schulza, że nielegalni imigranci zostaną siłą przydzieleni do danego kraju. Brytyjczycy po takim sygnale mogli poczuć, że nie są już suwerennym krajem. Drugim powodem były oczywiście pieniądze. Kto zapłaci 6 miliardów euro dla Turków? M.in. UK. Kto przyjmie Turków i będzie musiał płacić im socjal? M.in. UK. Kto jest płatnikiem netto Unii Europejskiej? Wielka Brytania. Taka ciekawostka, w tym roku również Polska będzie płatnikiem netto Unii Europejskiej. Co to znaczy? To znaczy, że więcej pieniędzy wpłacimy do Unii niż z niej uzyskamy. Dla nas jest to nowa sytuacja. Wielka Brytania dokłada do Unii od momentu jej powstania, dlatego nie dziwi mnie zdenerwowanie Brytyjczyków. Dokładać ciągle pieniędzy do Unii na wypłaty dla eurokratów, żeby wymyślali coraz to głupsze przepisy, i na dodatek dawać pieniądze na uchodźców, którzy kiedy już dostaną się do UK, to będą żyć na koszt Brytyjczyków. Tak przechodzimy do trzeciego powodu biurokracja w Unii. Nie będę tutaj opowiadać o różnych absurdalnych unijnych przepisach, które trzeba zatwierdzać, bo jak nie, to będą kary, bo nie widzę po prostu w tym sensu. Wszyscy wiemy, że takie przepisy są i ciężko te przepisy obejść. Ja na miejscu Brytyjczyków zagłosowałbym dzisiaj za wyjściem z Unii Europejskiej tylko ze względu na dwie umowy TTIP i CETA. Nie będę ich tutaj opisywać, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu, poza tym już to zrobiłem. W opisie pod nagraniem oraz w adnotacjach w prawym górnym rogu zamieszczę link do mojego nagrania, w którym opisuję te umowy. Na koniec chciałbym sprostować kilka rzeczy, które czekają nas po ewentualnym wyjściu UK z Unii Europejskiej. Po pierwsze, wizy dla Polaków. Oczywiście UK może wprowadzić wizy dla Polski, tak jak dla każdego innego kraju. Mogli to zrobić na dobrą sprawę w każdym momencie, ponieważ nie są członkami strefy Schengen. To ta strefa odpowiada za swobodny przepływ ludzi między krajami Unii Europejskiej, więc po wyjściu z Unii. Nic w tym względzie się nie zmieni. Mogą wprowadzić wizy, ale nie muszą. Po drugie, handel. Nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że po wyjściu z Unii Europejskiej dane państwo zostaje jakby wyrzucone z Europy. Przecież Wielka Brytania będzie mogła dogadywać się z członkami Unii Europejskiej co do handlu. Może powstanie jakiś nowy traktat lub umowa kto wie. Poza tym, czy taka Szwajcaria ma się źle w związku z tym, że nie jest w Unii Europejskiej? Nie mogą handlować? Jasne, że mogą. Po trzecie, wywalą wszystkich Polaków z wysp, bo to imigranci, którzy kradną pracę Anglikom. Jest coś takiego jak dobry i zły imigrant. Dobry imigrant przyjeżdża do danego kraju, znajduje pracę, osiedla się, zarabia uczciwie pieniądze i płaci podatki w kraju, w którym przebywa. Zły imigrant przyjeżdża do obcego kraju i siedzi na socjalu. Jeśli chodzi o Polaków, to nikt mi nie powie, że większość naszych rodaków Siedzi na zasiłkach za granicą. Po prostu tak nie jest. Przykład Anglii jest idealny. Polacy jadą tam uczciwie pracować, po czasie sprowadzają tam swoje rodziny, jasne, korzystają z zasiłków, jeśli mogą, ale co się dziwić, skoro płacą tam podatki. Cała masa polskich przedsiębiorców przeniosła firmę z Polski do Anglii lub przyjechała do UK specjalnie, by założyć tam swoją firmę. Powodem są oczywiście niskie podatki. Dlaczego Brytyjczycy? Mieliby się pozbyć Polaków z wysp. To jest absurdalne. Polacy rozkręcają firmy, uczciwie pracują i odprowadzają podatki do budżetu chociażby Anglii. Przyczyniają się do wzrostu gospodarczego państwa, w którym pracują. Wiecie, kogo chcą się pozbyć Brytyjczycy? Nierobów, którzy od kiedy przyjechali do UK, to siedzą na socjalu, i wiecie co? Nie mam do Brytyjczyków o to żalu. Sam nie chciałbym, żeby mój kraj pozwalał na utrzymywanie takich nierobów z publicznych pieniędzy. Czy władze Unii zrozumiały, dlaczego UK chce opuścić Unię Europejską? Czy wprowadzą zmiany, które uzdrowią Unię? O tym powiem jutro. Czy Waszym zdaniem Brytyjczycy słusznie zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej? Czy Wielka Brytania na tym skorzysta, czy straci? Czy Szkocja odłączy się od Zjednoczonego Królestwa? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.